Może to też wpiszeć na zagłoszenie. Witam bardzo serdecznie na 36. Zgromadzeniu Związku Mniejszości Gminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Witam bardzo serdecznie wszystkich członków zgromadzenia. Witam przewodniczącą zarządu, panią Elżbietę Siek. Witam zastępcę przewodniczącej, panią Martę Siejawską. Witam wszystkich pracowników biura, główną księgową, panią Elżbietę Fildyla, panią Katarzynę Żyła, która będzie protokołować dzisiejsze spotkanie, panią mecenasa i przewodnika wszystkich tutaj zgromadzonych i obecnych. Widzę, że większość z państwa jest zalogowanych. Mamy potwierdzoną liczbę osób. Jesteśmy zatem władni do podejmowania dzisiejszych uchwał. Stwierdzam, iż w 36. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego uczestniczy 18 osób, co wobec tego stanowi kworum uchwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Porządek obrad, szanowni państwo, został przesłany drogą elektroniczną. Czy są propozycje do jakiejś zmiany do porządku obrad? Jeżeli nie, to przejdziemy do przegłosowania. Nie, potwierdzamy bez głosowania. W takim razie pracujemy na przedstawionym porządku. Przypominam, że zgodnie z artykułem 72 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i paragraf 15 ust. 1 statutu związku, każdy członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony wyłącznie do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. I zasada ta odnosi się do wszystkich przeprowadzonych w dzisiejszym głosowaniu. Przejdziemy do punktu 4 porządku obrad, czyli przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia zgromadzenia. Szanowni państwo, protokół ostatniego posiedzenia również został przesłany drogą elektroniczną. Czy ktoś z państwa wnosi jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, to przejdziemy do głosowania. Protokół z ostatniego posiedzenia zgromadzenia związku, które odbyło się 4 kwietnia 2023 roku. Przypominam, że głosujemy w sposób jawny za pomocą przycisku i podniesienia ręki. Poczekamy chwilę. Na głosowanie. Może kto jest za, proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Zgromadzenie większością głosów 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Przyjmą protokół z ostatniego posiedzenia zgromadzenia związku. Przechodzimy zatem do punktu 5 dzisiejszego posiedzenia, czyli podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania planu finansowego za 2022 rok Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Poproszę o zabranie głosu przewodniczącą do rządu. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, dzień dobry. W materiałach otrzymali się państwo sprawozdanie z wykonania planu finansowego budżetu za 2022 rok, sprawozdanie finansowe, kredytowe, regionalne i zdrowych obrad wychowanych. Zarząd na posiedzeniu 27 marca szczegółowo analizował te dokumenty.
kryzysa, oczywiście regionalnej izby obrachunkowej. Wszystko to było szczegółowo omawiane i przesłane do regionalnej izby obrachunkowej. Regionalna izba obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu wykonania planu finansowego oraz informacją o stanie mienia związku. Szczegóły przedstawili nam panu prezydentowi panu finansowemu. Dziękuję. Szanowni członkowie dzisiejszego zgromadzenia Związku Międzynarodowego, z generalnie na koniec roku 2022 plan finansowy Związku, czyli budżet Związku, osiągnął nadwyżkę operacyjną, czyli dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące. W dalszej części realizacji budżetu przy uwzględnieniu poniesionych płatności dotyczących rozliczeń majątkowych wynik wykonania planu stanowi ogółem nadwyżkę, którą uzyskaliśmy na poziomie 838 tysięcy złotych. W ramach wykonania planu po stronie dochodów, po stronie wydatków zostało to wszystko tutaj przedstawione w materiałach, było ocenione w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Generalnie nie było żadnych przekroczeń po stronie planu wydatków. Na podstawie analizy wykonania planu na koniec roku Związek Międzygminny posiadał zobowiązania. Są to zobowiązania niewymagalne. Są to zobowiązania generalnie wynikające z tytułu zawartych umów z poszczególnymi operatorami systemu za wykonane usługi w listopadzie i grudniu. Po stronie zobowiązań posiadał również Związek Międzygminny zobowiązania finansowe na poziomie 2 263 000, ale generalnie są to zobowiązania na podstawie zawartych umów z poszczególnymi gminami, czyli członkami Związku Międzygminnego, ale generalnie patrząc i uprzedzając już na rok 2023, są to zobowiązania, które będą stopniowemu uregulowaniu. Oczywiście, tak jak tutaj pani przewodnicząca wspomniała, cały plan finansowy, czyli budżet, został oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała opinię pozytywną bez zastrzeżeń i bez uwag. To są sprawozdania finansowe. To są tak zwane obligatoryjne sprawozdania finansowe, na które składają się bilans wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysku Fiskera, zestawienie zmian funduszu, skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, informacja dodatkowa. Generalnie to są zobowiązania, są to sprawozdania, obligatoryjne i w podsumowaniu tych sprawozdań, biorąc pod uwagę już w ujęciu ostateczny skonsolidowany bilans wykonania, skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, zauważamy, że suma finansowa wzrasta po stronie aktywów i pasywów. Po stronie aktywów rzeczowa aktywa trwała, czyli środki trwałe ulegają naturalnemu mnożeniu, ale aktywa obrotowe wzrastają. Po stronie pasywów fundusz jednostki się zwiększa na zasadzie uzyskanego zysku bilansowego na poziomie 3 162 tysiące. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie sytuacji finansowej i realizacji planu finansowego za 2022 rok. Informuję w tym czasie, że liczba członków zwiększyła się do 19 osób. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, projekt uchwały również został przesłany drogą elektroniczną. Zatem otwieram dyskusję i proszę o zabranie głosu. Dobrze, w takim razie to nie przedłużę. Oczywiście myślę, że jakby to, co usłyszeliśmy, pokazuje, że mamy w tym roku i poprzednim roku w miarę stabilną sytuację finansową. Oczywiście są pewne zobowiązania, ale są one coraz mniejsze, więc wystarczy, jest
trzeba naprawdę pogratulować tutaj zarządowi za to sprawne działanie i zarządzanie tymi finansami, bo widać, że no, nasz cel zostaje osiągnięty, oczywiście ten skutek działa całego zgromadzenia, chociażby tych podwyżek, które musiały być, bo niestety te uchwały musiały być podjęte. Ale cieszy to, że jesteśmy w miarę stabilni i wiemy, że no, będą działania podejmowane w kierunku rozwoju zgromadzenia, które wyniosły już środki na budowę przodu. To jest to, oczywiście po głosie tej sytuacji finansowej za 2022 rok. To cieszy to, że nie musimy podejmować kolejnych działań, które na przykład słyszę są w naszym sąsiednim związku, jak chociażby limitowanie wydawania worków, co widzę, że bardzo dużo wątpliwości się spotyka wśród naszych mieszkańców. Nie musimy ograniczać również terminów wywozowych. Myślę, że to też bardzo cieszy i myślę, że jestem przekonany, że w tym roku również nie będziemy musieli podnosić stawek na wywóz odpadów. To też jest bardzo istotne, chociaż nie wiem, czy Państwo słyszeliście, wiecie, ja tutaj właśnie na to spotkanie słyszałem, że no, pensja minimalna wzrasta 1 lipca do 3600, a od 1 stycznia ma wzrost do 4200. Więc każdy kolejny przetarg, no to wiadomo, że koszty pracownicze będą do tego przetargu dorzucone. Więc te decyzje będą jeszcze gdzieś tam przed nami, ale będą jednak ten rok, więc nie ta sytuacja finansowa za ubiegły rok cieszy i to, że pokaże się kondycja również w tym roku. To tyle z moich. Jeżeli nie ma więcej osób chętnych zabranych głosu w dyskusji, zamykam w takim razie dyskusję i przechodzimy do głosowania. Przekazuję głosowanie przyjęcie uchwały Związku Związku Gminy Gminnego w Miejskiej Konsulaty Pana Kumaru w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wypełnienia planu finansowego do 2022 roku Związku Gminy Gminnego w Miejskiej Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Kto jest za? Proszę o przyjęcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Przeprowadzimy reasumpcję głosowania wynikającą z tego, iż członkowie zgromadzenia wyszedł na zyskanie czy wystawicy dotyczące tego proszę. Tak, bardzo dobrze. Przechodzimy do głosowania o omawianej uchwały. Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zakończyliśmy głosowanie. Zgromadzenie większością głosów przy 19 głosach za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2022 rok Związku Międzygminnego Miejskiego Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, czyli projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Miejskiego Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego Miejskiego Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2022 rok. Szanowni Państwo, mamy punkt dotyczący absolutorium. Myślę, że w tym momencie oddam głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu profesorowi Warszawie. Komisja rewizyjna
na spotkaniu w dniu 8 maja, chwila uchwały nr 1, w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu planu finansowego Związku Międzygminnego Funkcjonalnego Gospodarczego Przewodniczącego Zgromadzenia za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Tajemnicy Związku Międzygminnego Funkcjonalnego Gospodarczego Przewodniczącego za 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 3 Związku Zatrzymania Przewodniczącego Zgromadzenia 6 marca 2019 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 21 ust. 4 punkt 2 Statutu Związku Międzygminnego Funkcjonalnego Gospodarczego Przewodniczącego Komisja Rewizyjna w składzie Przewodniczący Komisji do Spraw Kwalifikacyjnych Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Marczyńska i Członek Komisji Rewizyjnej w Sprawie Rozwoju Dróg uchwala co następuje. Paragraf 1. Opiniuje pozytywnie wykonanie planu finansowego budżetu Związku Międzygminnego Funkcjonalnego Gospodarczego Przewodniczącego za 2022. Punkt 2. Opinia o wykonaniu planu finansowego stanowi założenie niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego Funkcjonalnego Gospodarczego Przewodniczącego za 2022 rok. Paragraf 3. Uchwała podlega przekazaniu regionalnej izbie podatkowej uchwalenia oraz zgromadzenia Związku Międzygminnego Polskiej Region Gospodarki i Portfelu Komunalnym na paragraf 4. Uchwała przewodniczący jest do podjęcia. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały również został przesłany drogą elektroniczną. Otwieram zatem dyskusję. Myślę, że w pierwszej kolejności mamy przewodniczącej zarządu, żeby również podsumowała. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, postaram się w kilku zdaniach podsumować ten 2022 rok. Był to drugi rok funkcjonowania sektoru. Ten drugi rok bardzo mocno pokazał, jakie są różnice w poszczególnych sektorach i w poszczególnych gminach. Gmina w tej całej sytuacji, która wynika z tych różnic, ma odzwierciedlenie w stawkach, które zostały wprowadzone dwukrotnie, zostały podwyższone w ubiegłym roku dwukrotnie, właśnie dlatego, że występują tak duże różnice. I tak stawki kształtują się od 33 zł do 41 zł, 33 zł to jest gmina Piła, 41 zł to jest sektor pierwszy, czyli wiele krzyż miasto. Czy właśnie te różnice występują? Oczywiście to nie tylko chodzi tutaj o tą masę, ilość odpadów, która jest udzielana, ale również o koszty, a ponieważ odległość od instalacji jest duża, więc też oferty, które zostały przetargu przyjęte, umowy, które zostały zawarte, one na ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje odpadów są wyższe w pierwszym sektorze. Ważne jest też to, że w drugi rok rozliczamy się z operatorem w ten sposób, że możemy w pełni zidentyfikować ilość odebranych reklamów. Wcześniej przy rozliczeniach budżetowych do końca nie identyfikowaliśmy tego. W tej chwili mamy szczegółowe informacje. Szczególnie, że pełna ewidencja znajduje się w PDO i dzisiaj już wszystko jest dokładnie zaewidencjonowane i podzielone na poszczególne gminy. Siedle tych rozliczeń to narządnych ważna jest też ilość odpadów, jaką każdy z naszych mieszkańców wytwarza. W 2022 roku średnia masa na jednego mieszkańca wyniosła 351 kg, wcześniej w 2021 364. Myślę, że tutaj wpływ też ma inflacja i to w jaki sposób społeczeństwo musi gospodarować swoimi środkami, które ma w budżetach domowych, ale wyraźnie widać to właśnie w tej masie odzwierciedlać. Bardzo dobrze funkcjonują punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy ich na terenie Związku 11. Funkcjonują one sprawnie, przyjmują wszystkie odpady od mieszkańców, można wystawić u źródła, czyli przed nieruchomością. Średnio rocznie przez 11 przodów w 2020 roku odwiedziło na 25 tysięcy mieszkańców, w tym 12 047 osób odwiedziło przod gminę. W następnej kolejności, tak często odwiedzamy przodów, jest przodów Krajewice, Jastrogdu,
Krzyżów Wielkopolskich, to są ilości około 2000 osób na rok. Jeśli chodzi o masę przyjmowanych odpadów na brzokach, to łącznie ta masa to jest 3339 ton. Dla jednego mieszkańca na brzokach przyjmuje się około 26 kg odpadów. W ubiegłym roku było trochę więcej, bo było około 38 kg. W ubiegłym roku mam nadzieję, że tam na myśli 21 oczywiście o problem. Jeśli chodzi o podział, jak powinniśmy osiągnąć przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, to w 2022 roku powinniśmy osiągnąć wskaźnik 25%. Osiągnęliśmy 28%. Nie jest to jakiś imponujący wskaźnik i jeśli nic się nie zmieni, to jest zagrożenie na rok 2023, ale na szczęście 2022 udało się osiągnąć. Najlepszy wskaźnik osiągnęła gmina Krzyż Wielkopolski, tutaj z tego wynika, że najlepiej przebiega segregacja. W następnej kolejności miasto, gmina, miasteczko ukraińskie. Kolejny ważny temat to jest ilość osób, które brakuje nam w systemie. Dane statystyczne na 31 grudnia 2022 roku będą zmianie. To zadziałało na naszą korzyść, ponieważ okazuje się, że mamy tak naprawdę mniej ludności niż wcześniej było do rezydencji. Wskaźnik ten wynosi 17%. Najlepsza sytuacja jest nieustannie w gminie Tarsko. Cały czas od 2 lat wyważamy ten wskaźnik. Najmniej osób brakuje w gminie Tarsko. W następnej kolejności gmina Kaczory, miasto Piła. Natomiast najwięcej brakuje w Jastrowiu i w miastach ukraińskich. Działania integracyjne w 2020 roku przyniosły do wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Dziękuję bardzo. Gdyby jeszcze chciał zabrać głos, albo mam pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego. W sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego Miejskiej Rady Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2022 rok. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o wyciągnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. I kto jest wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zgromadzenie większością głosów przy 19 głosach za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych przyjęło uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego Miejskiej Rady Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2022 rok. I serdecznie gratuluję zarządowi. Przepraszam, że kwiatów nie mam żadnych, ale postaram się. A to chyba dlatego, że ja na swojej sesji też nie wiem, o czym mówię. Ale widziałem na zdjęciach, ja się praktykuję, że rzeczywiście są karty węczane, ale tak u mnie nie ma, więc gdzieś to prawie dobrze. Przewodniczący nie mówi, że to jest prawie być może. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 7 porządku obrad. Myślę, że połączymy z punktem 8, jeżeli chodzi o omówienie, a jest to podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku PGOK w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego na lata 2023-2026 oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2023 rok. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Tak jak mówiłam wcześniej, cieszą się dużym zainteresowaniem. Te dwie uchwały, które wprowadzamy, uchwały zmiany w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i planu na 2022
2023 dotyczy przede wszystkim środków, które chcemy przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przoku wysokiej, gminie Wysoka, gminie Białoświdzie i drugiego przoku w gminie Piła. Szanowni Państwo, wtedy, kiedy powstawały te nasze przoki na etapie projektowania, były problemy z pozyskaniem działek w tych dwóch gminach, dlatego też odstąpiono, były określone terminy. W tym całym pakiecie nie zostały wybudowane te przoki. Dlatego też teraz chcielibyśmy, żebyście Państwo podjęli taką uchwałę. Na rok 2023 wprowadzamy do planu finansowego 300 tysięcy złotych, a do WPR-u 100 tysięcy złotych. Będą to trzy dokumentacje projektowe. W tej chwili już wiemy, że gminy są na etapie, są przygotowane, mają do dyspozycji dział. Będziemy po tej dzisiejszej decyzji procedowali to wszystko. To myślę, że samo uzasadnienie, że te przepisy są potrzebne, czy nie, to jest oczywiste, że są potrzebne. Szczególnie dlatego, że w tych gminach też dodatkowo trzeba organizować zbiórki, a zbiórki są kłopotliwe dla mieszkańców. Te zbiórki kontenerowe w określone dni, jak się przegapi te terminy, to praktycznie trzeba czekać znowu 3 miesiące, żeby skorzystać z takiego przoku. Statystyka nie kłamie. Liczby pokazują, że przoki są często odwiedzane, że wbrew naszym obawom, które mieliśmy wcześniej, że być może nie uda nam się uzyskać wskaźników, jak na nas zakładał Narodowy Fundusz, okazuje się, że wręcz jest odwrotnie. To nasz, który jest przywołany, pokazuje, że wszystko tutaj działa, więc to nie sprawdzi. Przepraszam. Przy okazji chciałabym na ostatnim zgromadzeniu Białoświcia prosiłbym o krótką informację na temat naszych działań w kierunku właśnie budowy przodów. Otóż chciałam Państwu powiedzieć, że to, że dzisiaj wprowadzamy, chcemy wykonać tę dokumentację, to jest oczywiście pierwszy krok, dlatego że będziemy przygotowani na wszelkiego rodzaju nabory, które będą ogłaszane na ośrodki zewnętrzne. Chcemy, tak jak w poprzednich latach, wybudować to dla zewnętrznych środków przy jak najmniejszych oddziałach własnych. Mam nadzieję, że to jest dobry okres, żeby przygotowywać się, żeby aplikować, bo będą już kolejne rozdania. Wcześniej, 7 lutego 2022 roku, składaliśmy wnioski do Polskiego Ładu do drugiej edycji dla gmin Białoświdzie i Wysoka i dla miasta Piły w dwóch wariantach. Niestety nie uzyskaliśmy tych środków akceptacji. Składaliśmy również w naborze Polski była trzecia edycja, gminy popegeerowskie. I tutaj składaliśmy dla gminy Białoświdzie, również 7 lutego. Rozstrzygnięcie było 14 lipca ubiegłego roku i nie otrzymaliśmy środków, ale to dzisiejsze prowadzenie to jest właśnie sygnał, że będziemy nie ustawali w tym, żeby tych środków poszukiwać. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciał zapytać? Ja tylko powiem o zupełnie technicznym, że ta zmiana tej wieloletniej prognozy finansowej polega na tym, że wprowadzamy, tak jak pani przewodnicząca mówiła, to zadanie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego i Wspierania Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich, Białoświdzie, Wysoka i Piła. I ta zmiana będzie polegała na tym, że w roku 2023 wprowadzamy wydatki majątkowe w wysokości 300 tysięcy, umniejszając wydatki bieżące, natomiast w roku i tak samo w roku 2024 wprowadzamy kwotę 100 tysięcy po stronie planu wydatków majątkowych, umniejszając wydatki bieżące. Suma ogółem wydatków po zmianie nie ulega zmianie. Jednocześnie wieloletniej prognozy finansowej aktualizujemy zadania bieżące, czyli załącznik nr 2 do WPR-u, tak zwane umowy wieloletnie, zawartych umowami z operatorami systemu. Kolejnie mówiąc, zmiana planu finansowego na rok
2023. Od strony technicznej wprowadzamy 300 tysięcy pozycji plan wydatków majątkowych, paragraf 6, i umniejszamy wydatki bieżące, paragraf 430, za usługi pozostałe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to bardzo cieszy, że jest wykorzystywanie środki z wydatków bieżących na, właśnie na majątkowe. Każdego i myślę też, że nastawieni na ekologię we wszystkich tutaj środowiskach europejskich, rządowych i tak dalej, na pewno możemy się spodziewać takiego finansowania do budowy tych szoków tętno. Więc tutaj bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców całego zgromadzenia, bo przecież każdy może korzystać z takiego szoka, że realizujemy kolejne zadania uzupełniające do tego, co już istnieje. Dlatego się chciałbym zabrać głos w dyskusji. No proszę bardzo. Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały został przesłany drogą elektroniczną i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego i Miejskiego Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego na lata 2023-2026. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, przyjęcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Nie widzę, kończymy głosowanie. Zgromadzenie większością głosów. Przy 19 głosach za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciwnych, przyjęło uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego i Miejskiego Gospodarki Odpadami Komunalnymi na lata 2023-2026. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8 naszego porządku obrad, czyli podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego na 2023 rok. Ze strony zarządu uchwała została już omówiona. Czy Państwo chcieliby zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Możemy przejść. Kto jest za, proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, również proszę o przycisk i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, nie widzę, potrzeby głosowania. Wprowadzenie większością głosów przy 19 za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciwnych, przyjęło uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego i Miejskiego Gospodarki Odpadami Komunalnymi na 2023 rok. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Jeżeli ktoś chciałby w tym miejscu. Jeżeli nie, to punkt 10. Porządku obrad. Wolne głosy i wnioski. Jedno zdanie, jest pytanie do Państwa, czy będzie potrzebne poszerzenie zgromadzenia w okresie wakacyjnym, bo przecież dowiedzieliśmy sobie artykułowy plan. Czy nie będzie takiej potrzeby, żebyśmy mogli się zgromadzić? Dziękuję bardzo. Chciałam Państwa przygotować. Jeśli chodzi o zgromadzenie, to będzie to też zależało od Państwa, ponieważ ci, którzy udzielili prawo tego wniosku, muszą teraz przeprocedować u siebie prawa z powrotem na sprawę o życiu na 23 rok. Jeżeli to zgromadzenie będzie, to będzie pod koniec czerwca albo pod koniec sierpnia. Będziemy się starali dostosować do Państwa komentarz. Ale mamy dostęp zwrotny, Dobrze, wtedy nie będzie problemu.
Dobrze, dziękuję. I w takim razie przechodzimy do punktu 11 i zamykam obrady. W takim razie ja zamykam obrady 36 zgromadzenia Związku Niegminnego Gminnego 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 Gminnego. Dziękuję. Ja proszę wykorzystać, panie przewodniczący, głos. Tak. Nie, zamknę.